20:33. Dobry. Pana, 20:33 na naszych zegarach. Czas na rozmowę w Radiu Tobie FM. Bardzo się cieszę, że naszym gościem jest dzisiaj Sebastian Grzywacz, znany jako odlotowy niewidomy. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie Ciebie, Tobiaszu i naszych słuchaczy. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie, bardzo dziękuję. Tak sobie pomyślałem, zanim do Ciebie zadzwoniłem, że miałem to w głowie, że jakaś szkoda, że nie masz możliwości mnie teraz zobaczyć, ale jak się z Tobą połączyłem, to jakoś ta myśl mi szybko uciekła, bo nie dajesz takiego jakby poczucia, żeby to w jakiś sposób eksponować, emanować tym. Bardzo się cieszę. Tak, ponieważ to jest tak, że no, oczy ja mam zdrowe, tylko mam uszkodzoną siatkówkę, czyli nerw wzrokowy, naszą błonę światłoczułą, i oczy mam normalne, nawiązuję kontakt wzrokowy, bo też trzeba dodać, że tak naprawdę ja nie jestem niewidomy, tylko jestem osobą ociemniałą, czyli taką, która straciła wzrok, bo jest bardzo duża różnica między osobą ociemniałą właśnie, a niewidomą. Czyli to jest tak, że ty coś tam widzisz? Nie, to jest tak, że ja nabyłem to niewidzenie, ponieważ różnica polega na tym, że jeżeli ktoś się urodził niewidomy lub stracił wzrok przed 5 rokiem życia, to jest to osoba niewidoma, a ociemniała jest powyżej 5 roku życia, ponieważ ma pamięć wzrokową. Im później straci wzrok, tym lepiej, ponieważ ma więcej pamięci wzroku w głowie. I to jest tak, że jak patrzę teraz na telefon, to ja sobie ciebie wyobrażam. Wyobrażam sobie swój telefon, swoją dłoń, no nie, bo na to patrzę, bo my się widzimy tutaj dla słuchaczy. Informacja, jesteśmy przez wideo połączenie czat. A osoba niewidoma sobie nie wyobrazi, ponieważ nigdy nie widziała i kora wzrokowa nigdy obrazu nie zapisała. I to jest olbrzymia różnica, bo ja funkcjonuję tak pomiędzy perspektywą niewidomych, a widzących. Że widzę swoją wyobraźnią, ponieważ wszystko sobie wyobrażam i bardzo dobrze słyszę, a osoba niewidoma nigdy nie stworzyła obrazu, więc to jest zupełnie inaczej. Okej. Sebastian, powiedz mi, jak wyglądało twoje życie, zanim straciłeś wzrok? Wiesz co, no to normalnie pracowałem, żyłem tak spokojnie, trochę szybko, i ponieważ no, potrzebowałem bodźców takiej bardziej hedonistycznie, prawda? Po wypadku wszystko się zmieniło na taki hedonist społeczny. Bardzo dużo teraz pomagam. Mogło, że tą osobą mogło się stworzyć. Widzialna i mam przyjemność z nią pracować właśnie tam jeszcze z tym zespołem, teraz i Bąka, Ania, Mania, wszyscy, i super, ponieważ to jest tak, że nie robi dużych projektów, tylko utrzymuje się z prywatnych środków wszystko. Od darczyńców z prywatnych środków, i to jest piękne, ponieważ może pomagać tak na to, na co chce, prawda? Ufundowaliśmy stypendia, ufundowaliśmy też, Gosia ufundowała, zorganizowała pomoc psychologiczną dla osób w kryzysie właśnie, i to jest bardzo ważne. I teraz kolejny źródło, i to jest bardzo fajne, że ludzie chcą wspierać takie inicjatywy. Nie takiego mega, mega wielkiego. Ojej. I to jest piękne, i to też pokazuje właśnie taką, jak organizowaliśmy na przykład mikołajkowe pogotowie prezentowe dla domu dziecka, i że to tak, powiedzmy, taka szlachetna paczka, tylko w mikroskali, że dzieci listy napisały i wszyscy tam z grupą przyjaciół się pozrzucaliśmy. Każdy wziął jakieś dziecko, jakiś list, i te dzieci, każde zostało obdarowane, to co w liście napisało, prawda? I to było piękne, że się potrafiliśmy zjednoczyć. To masa ludzi, nie chcę teraz personalnie wymieniać, ponieważ mógłbym kogoś pominąć, ja tego bym nie chciał, ale super, bo też osoby na przykład niewidome, pracownicy niewidzialnej wystawy wybrali jednego chłopca, i dla jednego chłopca wszyscy się zrzucili na super prezenty.
To był pomysł akurat Iwonki właśnie, ale się wszyscy zaangażowali i bardzo to było takie budujące, wręcz motywujące, że można, nawet jeżeli się na przykład w cudzysłowie, jak to ludzie mówią, o, tacy biedni, niewidomi, prawda, nieszczęśliwi, a też mogą pomagać, prawda? I to było piękne, a najlepsze, bo wybraliśmy takiego chłopca, nie będę imienia wymieniał, ale on napisał w liście, że w tym roku nie byłem grzeczny, to się przyznaję. I tym nas ujął, że nie wymyślał, że był grzeczny, że to tylko os napisał, nie byłem grzeczny. Ale powiedział, że postara się poprawić. To też jest ważne. Dzieciaki są niesamowicie szczere, prawda? Tak, to jest piękne, ta szczerość dzieci, bo dziecko ci nie ma interesu w tym, żeby kłamać. Dziecko ci podejdzie i powie na przykład, brzydko, mamo, wyglądasz, a mąż tego nie powie, że nie, no nie, no bo ma w tym interes i się boi, prawda? Czy też w odwrotną stronę, że żona powie, że ale przytyłaś, prawda? No, ale no, rzadko się to zdarza, ponieważ mamy w tym swój interes, więc nie chcemy tak. A dziecko jest zawsze szczere, dziecko nie ma interesu, takie małe, i ono powie wprost po prostu, o co chodzi. I to jest piękne. Te dzieci, ta ich taka niewinność, ale zarazem szczerość, taka duża bardzo też wrażliwość na ten otaczający świat. I dlatego u dzieci trzeba od dziecka zaszczepić właśnie te prawidłowe postawy. Ja wiem, że to nie jest tak, że dziecko można uczyć już, znaczy, że dziecko od dziecka rozumie. Nie. Bo dziecko do 7 roku życia nie jest w stanie się postawić w sytuacji drugiej osoby. Czyli na przykład jak ty na mnie patrzysz, to dziecko nie jest w stanie wczuć się w twoją sytuację do 7 roku życia i widzieć twoimi oczami. Nie jest w stanie tego tak robić. Później się to dopiero rozwija. Ale im wcześniej zaczynamy dziecku o tym rozmawiać, o tym mówić, to dziecko się zaczyna coraz bardziej to rozumieć po prostu. I zwracać na to uwagę, co jest bardzo ważne przy dzisiejszym świecie, prawda? Gdzie dzieci siedzą w telefonach, gdzie jest bardzo dużo agresji, bardzo dużo wulgaryzmów. No i takiego zła całego i no niestety łatwiej się przebijają takie informacje złe, takie złe wartości w mediach, tak jak te gale freakowe, gdzie tam liczy się, jak to kogo obrazi, prawda, a nie jakiś tam sport, piękno sportu, prawda, ale dzieciaki to oglądają, a później to powielają, no bo takie wzorce mają i to jest przykre. A w ogóle nie masz takiego wrażenia, że my jako społeczeństwo, ja mam takie, powiem ci szczerze, przemyślenia, obserwując ten świat, że my jako społeczeństwo przywiązujemy niestety bardzo dużą wagę do słów. A mógłbyś rozwinąć, jak to do słów, no bo słowa są ważne, słowa mogą leczyć, a mogą i zabijać, prawda? Na przykład bardziej się przejmujemy tym, co kto powiedział, na przykład, a nie na przykład nie przejmujemy się tak bardzo, jak ktoś faktycznie zrobił coś złego w czynach. Nie masz takiego wrażenia? Ależ oczywiście, to właśnie to jest też to, że na przykład różne informacje w mediach, to właśnie z Gosią Szymonską też o tym rozmawialiśmy, że łatwo jest człowieka zniszczyć przez dzisiejsze media. Wystarczy, że ja coś powiem na twój temat, to nie będzie prawda, ale mogę coś naprawdę obrzydliwego wymyśleć na twój temat. I to puszczę w mediach, no i wszyscy to usłyszą. I nawet jak ja się później z tego wycofam, to i tak, że tak powiem, że tylko smród zostanie, prawda? I to może komuś życie zniszczyć. Na warsztatach właśnie rozmawiam z dziećmi o przemocy cyfrowej, o pobieraniu zdjęć, przerabianiu tych zdjęć, udostępnianiu, że to raz, że jest to przestępstwo, a dwa, udostępnianie takich przerobionych zdjęć, w ogóle czyichś zdjęć, tak. No to może komuś zniszczyć życie. Komuś może zniszczyć życie, bo jeżeli jest młody człowiek, ma słabą osobowość jeszcze i charakter, bo dopiero kształtuje słabą psychikę, to coś takiego może zaważyć na jego całym życiu, a jeszcze może sobie zrobić krzywdę. I to jest niestety straszne, bo młodzież potrafi być okrutna teraz. I wymyślają po prostu różne, żeby kogoś poniżyć, żeby zrobić. No, dlatego gdzieśmy trzeba rozmawiać. Ja zawsze ze swoim synem rozmawiam. I mam nadzieję, że do niego coś tam trafia, chociaż też popełnia błędy, robi dziwne rzeczy. Jak najbardziej się to zdarza i ten, no bo jest dzieckiem i ma prawo do błędów. Ja jestem od tego, żeby go wspierać, ale też on musi ponieść konsekwencje swoich działań. I tak samo myślę, że żeby nie chronić tych dzieci za wszelką cenę, że ojejciu, no zrobię wszystko, żeby nie poniósł konsekwencji. No nie, bo w życiu trzeba ponosić później konsekwencje. Życie jest brutalne i
jak ktoś się nie nauczy tych konsekwencji ponosić, to później będzie miał bardzo ciężko w życiu. Sam mówisz o sobie, że utrata wzroku cię uratowała. Co to znaczy? Co to znaczy, że no, żyłem za szybko, prawda? A po utracie wzroku musiałem zatrzymać się na początku. Później urodził się mój syn i dzięki temu mogłem zacząć się nauczyć żyć na nowo. To nie było takie, wiesz, z dnia na dzień, prawda? To był proces, ale bardzo szybko go przeszedłem. Myślę, 8 miesięcy nauczyłem się samodzielnie poruszać. Uczyłem się na przykład gotować, smażyć kotlety, prawda? To się poparzyłem, bo palcami przerzucałem. Ale szybko się nauczyłem, że palcami się nie przerzuca gorących kotletów, prawda? Uczyłem się poprzez doświadczenia i to jest tak, że teraz to już było, wiesz, ponad 15 lat temu, to nie chcę konfabulować, ale jakoś nie odczuwałem tego, że to jest jakaś wielka trauma, ponieważ ja cały czas myślałem na początku, że jednak uda się coś zrobić, a później się stałem zbyt zajęty, żeby w ogóle o tym myśleć. I teraz jak patrzę z perspektywy czasu, że jestem mega szczęśliwym człowiekiem, wiesz, już do 50 dochodzę, jestem dojrzałym mężczyzną i jestem coraz bardziej jestem szczęśliwy i mam już praktycznie to, co w życiu osiągnąłem. No to myślę, że bardzo dużo osiągnąłem przez te, co się musiałem nauczyć żyć od nowa i przez te lata właśnie, z mojego niewidzenia, nauczyłem się żyć praktycznie, przeżyłem powiedzmy dzieciństwo, bo musiałem się uczyć chodzić, gotować, no, robić najprostsze czynności, dbać o siebie. Później oczywiście okres jakiegoś buntu też przeżywałem, nie widząc i później bardzo szybko dojrzałem. W wieku 15 lat no, nauczyłem się żyć od nowa i tak jak niektórym zajmuje to wiadomo, 20-30 lat, no mi zajęło to 15 lat i jestem w miejscu życia, gdzie chcę być i jest mi teraz bardzo dobrze. Się spełniam, rozwijam. O dziwo, a nie chciałbyś widzieć. No to jest takie bardzo, wiesz, jak ja mówię, że nie jest tak dobrze. Ja nie myślę o tym, bo ja nie patrzę z perspektywy, czy ja chciałbym widzieć, czy nie chciałbym widzieć. I ten. Ale ja w ogóle o tym nie myślę. Nie mam takiej w ogóle potrzeby. Naprawdę, ja jestem szczęśliwym człowiekiem. Raz, że potrzeba, a dwa, ja nie mam czasu nawet o tym myśleć. Ja bardzo dużo pracuję, dużo, każdy tam jakiś czas wolny też gdzieś pojedziemy, coś zrobimy z dziewczyną i z Frankiem właśnie, i z Marzenką i z Frankiem i cały czas coś organizujemy i staram się rozwijać, a nie dreptać w miejscu. Nie mam czasu w ogóle na nudę i nie mam czasu na myślenie, bo myślę, że największym wrogiem człowieka to jest usiąść i myśleć się, a co to będzie, a co to będzie, a co by było, a co mi da myślenie, co by było. Nic mi nie da, to się wydarzyło. Ja to tylko mogę zaakceptować. Zobacz, ja, ty, ludzie, nikt nie ma wpływu na to, co się wczoraj wydarzyło. To się już wydarzyło. Jedyne, co mogę zrobić, to wyciągnąć wnioski. No i zdobyłem doświadczenia. Coś, czego nie kupię za żadne pieniądze. Moich doświadczeń. I dzięki temu jestem silnym człowiekiem. A to, co powiedziałeś, że ludzie mówią za nami. Wiesz co, w pewnym wieku, tak jak ja już jestem w takim wieku, że już naprawdę lata, co ludzie o mnie gadają. Bo ja, ważne, żebym ja siebie lubił. Ja siebie bardzo lubię. Siebie taki, jaki jestem. Siebie lubię. Z moimi różowymi włosami, wytatuowanego, siebie lubię. A jak ktoś mnie nie lubi, to jest jego problem, a nie mój problem. Ja nie jest tak, że może każdy nas może lubić. Tak się nie da. A jeżeli ktoś o za mną nie gada, no to gada, no i ma prawo do tego. Wiesz, ludzie lubią żyć cudzym życiem. Wchodzić w buty, w życie innego człowieka z butami. Wchodzić, a nie potrafią, wiesz, właśnie wejść w buty, tylko z butami chodzą w życie drugiego człowieka, a nie w buty tego człowieka. Czyli nie starają się zrozumieć, dlaczego ktoś tak postępuje, tylko od razu go oceniają, prawda? I lubią tak żyć, o ten sąsiad, to, ten, tamto, no bo nie mają własnego życia. Ich życie jest tak nudne, że właśnie wolą żyć życiem innych ludzi i to komentować, prawda? Że ja bym tak nie zrobił. Nie wiesz, co byś zrobił na miejscu danego człowieka. Na pewno nie wiesz. Mi ostatnio koleżanka powiedziała, że tam właśnie było, no na tym TikToku dużo nagrywam, dość popularne mam ten konto i no, rozpoznawalny jestem. Myślę nawet i to bardzo, bo zawsze kogoś spotykam i tam o dzień dobry, cześć, odlotowy, takie rzeczy, jeszcze zdjęcie i tak samo w szkołach dzieci. I powiedziała mi, że a no bo tak, że kreuje się na takiego, że wszystko można i tam wiesz, ten ja mówię, słuchaj, naprawdę mi to lata. Ty, co ten, bo jeżeli mówisz tylko po to, żeby dopiec mi, to mnie to nie interesuje, bo to takie było, to nie było nawet krytyka, tylko wiesz, tak żeby wiesz, próbować mi dopiec, a mi to nie rusza. Ja mówię, słuchaj, zakładaj swój kanał i pokaż, jak ty sobie radzisz. To jest mój kanał i pokazuję, jak ja żyję. I raz jest lekko, raz ciężej i to też pokazuje, że nikt nie jest super bohaterem, nikt nie jest super herosem. I każdy ma złe dni, ja też mam złe dni,
Ale czy to jest powód, żebym od razu, wiesz, pokazywał to publicznie, że o Jezu, jak jestem nieszczęśliwy, Boże, jak mi jest ciężko. No jest czasem ciężko. A dlaczego ma nie być ciężko? Dzisiaj na przykład się wysypałem, mam całe plecy poździerane, całą rękę mam poździeroną, oplastrowany jestem, możesz zobaczyć, tu mam plastry na ręku, całe przedramię sobie O, poździerałem, ja całe co plecy się poździerałem, bo stało? się wys... A wysypałem się, bo chciałem usiąść tyłem, szedłem jak runąłem i się pościerałem cały, bo wiesz, zawadziłem. No i to była tylko moja wina i mam nauczkę i się nauczyłem, żeby uważać, prawda? No i się zdarzyło. A gdybym widział, pewnie by się nie zdarzyło, ale nie mam złości, że ja nie widzę. Nie poczułem jakiejś bezsilności z tego, że ja nie widzę, tylko że kurczę, no jestem ciapa po prostu, się wysypałem, ale ilu ludzi widzących się przewraca, prawda? Także mam do tego prawo, ale no i co? No ale to mam od razu na tym naograć film, że o Boże, bo ja nie widzę, ja się poździerałem, o Boże, no i pewnie byłyby masę zasięgów, ale każdy ma prawo się przewrócić. Ja nie będę tak robił, ponieważ uważam, że to nie jest mój content. Ani też contentem nie jest pokazywanie jakiejś superbohaterstwa, tylko pokazywanie, że można te ograniczenia pokonywać, że można te swoje szukać tej swojej drogi, że człowiek musi stawiać sobie cele, do nich dążyć po to, żeby poznać ograniczenia. Ograniczenia są nam potrzebne po to, żebyśmy wiedzieli, jak silni jesteśmy. Tak. I uważam, że dzięki temu wszystkim swoim doświadczeniom jestem mega silny, wiesz. Miałem lęk wysokości, skaczę ze spadochronem, prawda? No robię masę rzeczy i no i co? No i ja tak to, bo gdybym widział, to bym nie skakał pewnie, bo bym się bał. Wiesz. A jak nie widzę, to przechylam się i lecę, prawda? A jak się nie otworzy, to się nie otworzy. Nawet bólu nie poczuję. Nawet wiesz, no tak żyję. Na milion sposobów mogę umrzeć, powtarzam. To dlaczego mam się ograniczać? Robię wszystkie te rzeczy bezpiecznie, takie bardziej hardkorowe. No to dlaczego ja mam sobie odmawiać? A masz rzeczywiście takie momenty załamania, czy szybko przechodzisz do codzienności, że tak powiem? Wiesz co, ja pamiętam jeden taki miałem moment załamania. Naprawdę, to był to, gdzie to moje niewidzenie dało mi mega w kość. Czułem lęk na przykład, jak zostałem sam z Frankiem, wiesz, takie rzeczy, jakby mały. Ale to przez to, że miałem dużo zajęć, to nie myślałem tak o tym. Ale miałem raz taką sytuację, że się popłakałem z bezsilności. Pojechałem na bieg Powstania Warszawskiego, to był sierpień, pierwszy, nie, ostatni chyba To weekend już lipcowy, było czy po 1 sierpnia. utracie wzroku. Tak. I przechodziłem przez jezdnię, wiesz, szedłem na Niewidzielną, bo tam się z kolegą umówiłem, przyjechałem z Okej. Pieszkowa i z psem szedłem. Poszedłem do placu Starynkiewicza, żeby przez plac się nie przechodzić, bo ulewa była, bardzo deszcz padał. I światła są nieudźwiękowane na placu Zawiszy, ani na Starynkiewicza. Mówię, na Starynkiewicza jest mniejszy ruch. To była sobota, naprawdę był malutki ruch, bo jak jest duży ruch, nie ma problemu, bo słyszę samochody jak jadą. I słuchaj, ja z psem stałem na tym przejściu, deszcz leje, w parasolkę mi wali, ja nic nie słyszę. To parasolkę złożyłem. A wtedy też nic nie słyszę, bo mi po głowie ten deszcz duchnie. Tak mówi, kurczę, czy ja mogę przechodzić, czy nie? I stoi się zastanawiam, no bo nie słyszę w ogóle, czy samochody się zatrzymały. Co jakiś czas jakiś przejedzie, tam tramwaje też jeżdżą. No i w końcu mówię, kurczę, no muszę ruszyć. No to ruszyłem, powiedziałem naprzód. Pies mi ruszył, rozejrzał się i ruszył, wiesz, no on też jest uczony selektywnego nieposłuszeństwa, że jak samochód jedzie, to się nie zatrzyma, to się zatrzyma. Powiedziałem naprzód i zacząłem przebiegać niepotrzebnie. I wpadłem na torowisko i tramwaj zatrąbił. Że już wiesz, jechał prosto na mnie, no to przyspieszyłem i zacząłem biec przez drugie, tam trzy pasy mamy. I wbiegłem na tą jezdnię, w tym momencie pies mi dęba stanął, ja się odchyliłem do tyłu i autobus mi dosłownie przed twarzą przejechał, wiesz. Wpadłem na chodnik, słuchaj, ja się poryczałem, zakwasów dostałem, spięły mi się mięśnie. Ja po prostu poryczałem się wtedy z takiej bezsilności, że mówię, kurde, ja mogłem zginąć. I rozwaliło mnie to niesamowicie. I ty zdając sobie sprawę, że kurczę, nie jestem żadnym superbohaterem. Są rzeczy, których ja nie zrobię, oczywiście. I powiem ci, że im dłużej nie widzę, tym bardziej to do mnie dociera, ponieważ wcześniej to taki byłem, że co, ja nie dam rady, ja dam radę, ja wszystko zrobię. A teraz już tak poruszam się nawet bardziej zachowawczo, wiesz, już nie jestem taki, że hop, siu, wszystko mogę, prawda? No bo ja nie widzę i może mi się coś stać. I to przyszło z wiekiem, wiesz. Bardziej się taki asekuracyjny zrobiłem, bardziej uważam. Na przykład irytuje mnie właśnie, jak te przejścia są nieudźwiękowione, bo nie wiem, czy mogę przejść, czy nie mogę. Wcześniej to mówię, dobra, laskę wystawiałem, wyjmowałem z plecaka i szedłem. A teraz, a jak się kierowca nie zatrzyma i mnie potrąci? Czyli takie większe lęki mam, wiesz, przed takimi rzeczami. Dlatego też chciałbym, żeby no, to miasto było przyjazne, takie architektoniczne, te przejścia udźwiękowione.
właśnie, że no, bo to jednak jest bezpieczeństwo dla nas niewidomych, dla osób na wózkach, prawda, z zaburzoną motoryką. No, te wszystkie dostosowania są bardzo potrzebne, bo pamiętajmy, że wszyscy żyjemy razem i można to wszystko ładnie pozgrywać. Także są chwile takiego bardziej zwątpienia, wiesz, że to nie jest załamanie. Nie mam jakichś traum, że załamuję się, zamykam się w sobie, nie. Nawet jak jest źle, to ja to na początku zamykam, zajmuję się czymś innym, a później biorę się za robotę. Jak upadnę, to się podniosę. Jak się nie podniosę, to sobie poleżę, rano wstanę, to rano się podniosę. Czyli, będę miał więcej siły. No i tak to wygląda. Czyli jakby wszystko co złe, jakby przepracowujesz to w sobie. Wiesz co, w sobie też i mam czasami, wiesz, taką, jakby to powiedzieć, frustrację bardziej na takie, wiesz, niezrozumienie właśnie, wiesz, ale bardziej jak ktoś mnie łapie za ręce, mnie próbuje ciągnąć, wiesz, raz spadłem między peron na pociąg, pani mnie wepchnęła, bo ona chciała pomóc, wiesz. Jak ja tłumaczę, że nie można tego robić, to jak to nie, przecież tak trzeba, bo albo żeby, wiesz, być uległym, bo innemu nie będą chcieli pomóc. A co mnie inne obchodzi? Kurczę, ja chcę żyć, ja się nie pozwolę szarpać, ja się nie pozwolę dotykać i popychać, wiesz. Koleżankę pan wprowadzał za pośladki i wpychał do tramwaju, żeby nie wypadła. Jakby chciała pomocy, to by o nią poprosiła. I ona się zwróciła laską, uderzyła, a tę awanturę zrobił, że ona jest agresywna. Przecież to było molestowanie i ludzie takich rzeczy nie rozumieją. No. Czyli... I wtedy mnie taka, wiesz, trochę taka złośna to społeczeństwo ogarnia, że jest tak mało edukacji, tak mało mówią o tym. Teraz się powolutku tak zmienia, wiesz, że... Ale tak to było bardzo mało takich informacji. Jak pomagać, jak funkcjonują osoby. Przecież, co powiedziałem, świat jest różnorodny, dlatego jest piękny. Jest miejsce dla każdego. Nieważne, czy jest niepełnosprawny, czy pełnosprawny. Tak naprawdę nie ma ludzi pełnosprawnych. Każdy ma jakąś niepełnosprawność. Każdy. Są ludzie, którzy 1/10 nie robią, mają sprawne wszystkie zmysły, są sprawni intelektualnie, a 1/10 tego nie robią, co ja. Bo życie ich przerasta. Albo boją się zmian, albo boją się wyjścia ze strefy komfortu, albo boją się podjąć decyzję. Masę może mieć rzeczy na to wpływ, dlaczego ktoś nie chce tej zmiany i tkwi w takim bagnie. Często ludzie tkwią w przeszłości. Jak ja doskonale wiem, o czym ty mówisz, uwierz mi, jak ja się nieraz, bo ja się kontaktuję z różnymi ludźmi, jako że zajmuję się tym, czym się zajmuję. I czasami postawy niektórych ludzi po prostu no nie wiem, prowadzają ciebie, mnie w osłupienie. No tak, ale na przykład takie proste rzeczy, jak u lekarza, wiesz, lekarz się zwraca do osoby, która z tobą przyszła, na przykład, prawda, to spotyka osoby z niepełnosprawnością w urzędach, idę do urzędu, no do lekarza chodzę sam, ale są sytuacje, że na przykład nawet nie do mnie, to do psa mówią, o piesku tutaj pójdziesz, prawda, wiesz, ja się nie liczę, pies przyszedł ze mną, a nie ja z psem, wiesz, przewodnikiem, prawda. Mówienie taki, wiesz, w sposób infantylizacja tej niepełnosprawności. No tutaj sobie usiąść, chłopczyku, wiesz. I ten. Ja pojechałem w ogóle do ZUS-u, bo tam orzeczenie musiałem sobie załatwić, bezterminowe. Tak. I bo ja miałem terminowo oczywiście, jakby miał odzyskać zdrowie, prawda? I pojechałem do ZUS-u, a pani taka starsza, jeszcze lata po prostu, ja tam myślę, że ona czasy wojny burskiej jeszcze pamięta, prawda? Albo wojny husyckie nawet. I ona do mnie, oczywiście to był żart, bez obrazy. I ona nie do mnie, tylko do mojej dziewczyny z nią rozmawiała. Ja mówię, a moja dziewczyna mówi, proszę pana, ja jestem tylko asystentką, wiesz. I ten, bo psa nie zabierałem, a wtedy jechaliśmy akurat na kajakin i pojechaliśmy tak prosto. Czekała na korytarzu, ona tu pani wejdzie. Ja mówię, że nie, bo ja jestem sam. I ten, to ja tu przyszedłem, a nie moja dziewczyna. I wiesz, i ten, no to jest to też takie uwłaczające, że tak powiem, godności, prawda, człowieczeństwu. I takie rzeczy mnie irytują. Może zdenerwują też nie, ale mnie irytują, prawda? I takie, kiedyś jadę tramwajem, a babcia do mnie, że jeju, dziecko, kto cię z domu wypuścił? Przecież ty nie widzisz, może sobie krzywdę zrobić. Ja mówię, nikt mnie nie wypuścił z domu, tylko uciekłem i nie z domu, tylko z zakładu psychiatrycznego. I się do końca do mnie nie odzywała drogi. Miałem święty spokój. No, wiesz,
do naszej koleżanki mojej Gosi pani powiedziała, że pani tu nie siada, bo ja niewidoma i chciała usiąść w autobusie. Ona, pani tu nie siada, bo ja wszystkie choroby złapię i jeszcze od pani to niewidzenie złapię. Oj Starsza tak, osoba, wiesz, taki tekst oczywiście. rzuciła. Ja uważam, że jest za mało kampanii społecznych. Naprawdę, że żyjemy normalnie. Media chcą pokazywać tylko jak się komuś krzywda stanie. I to jeszcze trzeba czasem keczupu dolać, żeby więcej krwi było. To Bo jak ktoś pod prawda. metro wpadnie, a jak ktoś ze schodów wpadnie, albo jak nie wpuszczą Wózkowicza gdzieś, albo jak Wózkowicz spadnie ze schodów, no to media wszystkie biegną wtedy. Ale żeby pokazać coś fajnego, wiesz, coś, że można coś robić, tak jak świętej pamięci Tomek Osuch z Fundacji Spełnionych Marzeń organizował onkoligę i onkoolimpiadę, to z całej Europy dzieci się zjeżdżały, onkologiczne. I no to nie było patronatów takich medialnych, dużych telewizji, no bo a to coś wspaniałego, bo te dzieciaki po chemii, wiesz, on 60 metrów przebiegał w 12 minut, przechodził, przebiegał, wiesz, ciężko było sponsorów pozyskać, no bo nikt nie chce o szczęściu oglądać, że te dzieci mogą, że walczą, wiesz, coś niesamowitego to było. Znaczy teraz też jest organizowane, będzie, to będzie organizowane teraz chyba w Olsztynie, jak się nie mylę, właśnie onkoliga, bo Zuzia tam właśnie prezeska fundacji teraz to organizuje i to jest piękne, my tam wolontariuszami będziemy. Piękne jest to, że można właśnie pokazywać takie fajne rzeczy, że te dzieciaki przyjechały i zobaczcie, dziecko kurczę po chorobie nowotworowej, z chorobą nowotworową, po chemii, ledwo chodzi, on w piłkę gra, czyli walczy cały czas, pokazuje, że ma siłę, ta siła tkwi w głowie i w sercu, a nie w mięśniach. I ja zawsze dzieciakom z takich starszych klas polecam książkę Oskar i pani Róża. Przepiękna historia, który umierał właśnie, ale był mega, mega silny, się nie poddawał, prawda? I bo to dzieciakom właśnie kształtuje też, że można, żebyśmy się nie poddawali, bo różne rzeczy nas w życiu spotykają. Czy też jesteśmy w rodzinie, gdzie jest, że tak powiem, niewydolna wychowawczość, czy patologiczna, prawda? Gdzie jest dużo przemocy, ale nie można się poddawać, bo kiedyś to się skończy i trzeba ruszyć do przodu. A to nas zahartuje. Będziemy twardsi i silniejsi. Bo trzeba się rozwijać, żeby nie sprawić później bliskim tego samego losu. A mówisz o tym, że może nie widzisz oczami, ale jesteś w stanie dużo rzeczy sobie wyobrazić. Jestem ciekaw, jak sobie wyobrażasz mnie na przykład patrzącego o, no na to ciebie jeszcze mówię, teraz. Masz niebieskie oczy, ciemny blond jesteś, masz lekką grzywkę i nie wiem dlaczego, ale wyobrażam sobie ciebie, wiesz, na wózku i że siedzisz teraz na wózku i że masz, nie wiem dlaczego, skąd mi się ten wózek wziął w głowie, ale i że masz na sobie taki beżowy garniturek. O kurczę, to wyobraźnia cię poniosła, muszę powiedzieć. Ale ja ci powiem, skąd to się tak bierze, ponieważ to są w głowie zakodowane jakieś stereotypy, wiesz, z książek, z filmów, takich jak kiedyś oglądałem, no nie? No i teraz mam takie, wiesz, w głowie, bo właśnie tak jak niewidomy zawsze mi się kojarzył, niewidomy też w takim właśnie, jak pokazywali w książkach, wiesz, taki przytyty pan z lekkim zarostem, bardzo skromnie ubrany, z okularami jak mucha na całą twarz i z białą laską, prawda? I osoby niewidome, kurczę, no, są takie same jak my. Jeden będzie bardziej zadbany, drugi mniej. Bo to też nie jest wina tej osoby, że ona nie chce. Tylko zobacz, to wiesz, to jest tak i chciałbym, żeby słuchacze też to zrozumieli, że jeżeli ktoś depersonalizuje osobę z niepełnosprawnością, co jest bardzo złe, na przykład rodzice, opiekunowie, że to dziecko już nie jest chłopem, dziewczynką, tylko staje się niewidome, jest tak traktowane, że trzeba je wyręczać we wszystkim, buty mu wiązać, karmić go, bo szybciej będzie. To jest dużo cięższa praca, taka socjalizacja, że to dziecko ma siedzieć i ma się uczyć tą łyżką wachlować, ma się uczyć sztućcami się posługiwać, widelcem, nożem, rozróżniać sztuce, które są do czego, umieć kroić pieczywo nożem, umieć kotleta pokroić sobie, jak pójdzie, czy w domu, czy w tym. I to wymaga czasu, a ludzie, dzieci niewidome potrafią karmić w wieku 10-11 lat, a co dopiero niewidome, że później to dziecko nie jest samodzielne, nie potrafi samodzielnie się sztucami posługiwać. Kotleta obgryza na przykład, prawda? Ale nie uważasz, że to jest, nie uważasz, że to jest robota rodziców przede wszystkim?
Ale to ja teraz mówię właśnie o tym, że to jest wina rodziców, dlatego nie oceniajmy ludzi, wiesz, jak dobierz jakąś na Okej. przykład, nie wiem, czy którejś ze słuchaczek, weźmy dziewczynę na tapetę, chciałaby, żeby mama ją obcięła na mnicha tak zwanego, ciemne okulary i założyła takie duże i ubrała ciuchy z epoki swojej babci i powiedzieć, super kochanie wyglądasz. No a odstaje jednak od reszty, prawda, bo jakieś tam jednak ludzie oceniają po wyglądzie, no to jest atawistyczne, to jest nasz, będziemy oceniać po tym wyglądzie. Jeżeli, wiesz, na przykład osoby, kobiety wiedzą, że no, można się depilować, to jest ich wybór, czy to będą robić. Ale są osoby niewidome, na przykład spotkałem dziewczynę niewidomą, która mówiła, że w wieku 18 lat dopiero się dowiedziała, że pachy, nogi i części intymne można depilować. Nikt jej nie dał wyboru, bo to jej sprawa, czy będzie to robić. Ale nikt jej nie dał takiego wyboru, bo nikt jej nie traktował jako kobiety, jako dorosłej osoby. I to jest duży problem. Duży problem jest edukacja seksualna, a nie edukacja, tylko jej brak totalny. Bo widzę, że aż się zakrztusiłaś. Ale my wiemy, jak płeć przeciwna wygląda, a osoby niewidome nie wiedzą, a nie mają fantomów na przykład, żeby zobaczyć. Czyli tu jest też duży problem. U nas cały czas ta edukacja seksualna jest traktowana jako pornografia. To nie ma nic wspólnego. Teraz jest antykoncepcja, żeby była dostępna. Wszystko dla ludzi. No i tak dalej. Zaczynajmy od takich rzeczy, od edukacji. Edukacja to jest podstawa, a później wprowadzajmy dopiero kolejne narzędzia. Więc edukować, edukować w każdym zakresie. Ja ci powiem przykład, że poznałem dziewczynę, która niewidoma, 29 lat miała, myślała, że jak samolot startuje, to macha skrzydłami. Jak ja jej wpierałem, że są skrzydełka cielęce, bo krowy latały, to ona w to uwierzyła. Jak się zaczęła śmiać, to się popłakała. Powiedziała, że on tak nie żartował, bo ona się boi widzących, bo ona nie rozumie, o czym oni rozmawiają. Bo ona się wychowała w ośrodku specjalnym z innymi niewidomymi, no i nikt jej nie opisał tego świata. To było straszne. To była przemoc z mojej strony. Oczywiście, dlatego więcej tak nie robiłem i przeprosiłem, ale ja sobie nie zdawałem sprawy, że można być tak niesocjalizowanym, że ktoś jej mógł tego nie powiedzieć, a jednak mógł, prawda? Także no to jest ten problem właśnie, że rodzice często Taka depresjonują. ochrona jakby przed światem dziwna, prawda? Tylko zobacz, że jak później mama, tata odejdą, to dziecko ląduje w DPS-ie. I co z tego, że będzie miało dwa, trzy Tak. fakultety, bo mama będzie na uczelnię prowadzać za rączkę i z uczelni i będzie super się uczyła, no bo cały czas siedzi, a nie potrafi nawiązać kontaktów interpersonalnych, nie potrafi funkcjonować tak w społeczeństwie, a się odnaleźć. Często też czasami, no nie często, no powiedzmy czasami znam takie osoby, które właśnie na przykład nie potrafią samodzielnie się przemieszczać z białą laską, a mają po 30-40 lat i to są osoby, które nie widzą, są niewidome, czyli od urodzenia. I taka osoba, później rodzice odchodzą, no i co? No i DPS zostaje, bo nie jest samodzielnie w stanie po śmieci wyrzucić. Zawsze powtarzam, trzeba walczyć. Ja za przykład podaję taką dziewczynę, no nie będę z imienia, nazwiska wymieniał, bo to RODO, pracuje w Fundacji Wismajor, ona ma porażenie mózgowe, porusza się z psem asystującym. Tak. Ona przyjechała do Warszawy, kupiła tu mieszkanie, pracuje, rozwija się, teraz wyszła za mąż. Chciałem powiedzieć, że ożeniła się, wyszła za mąż i ten można się rozwijać, trzeba tylko chcieć. I ona codziennie ciężko trenuje. No, przy porażeniu mózgowym trening jest potrzebny non-stop, ta rehabilitacja non-stop. I ona się non-stop rehabilituje. Jest cudowną, bardzo ogarniętą osobą. Czyli można, jak słyszę, że ktoś mówi, że mi się Ale nie chce. jest na wózku? Nie, porusza się normalnie, wiesz, na nogach. I właśnie z psem Okej. asystującym się porusza. Wiesz? Bo też nie widzi prócz porażenia mózgowego. Ale świetnie sobie radzi, świetnie. I jest naprawdę mega, mega zrehabilitowana. No i cały czas się rehabilituje jeszcze. I oczywiście ja nie porównuję wszystkich do, że wszyscy mogą tak, bo ja nie jestem nią, a ona nie jest mną. Więc no, każdy z nas inaczej funkcjonuje. Co zawsze powtarzam, tak jak no, o orzecznictwie możemy porozmawiać, że to orzecznictwo właśnie jest z poprzedniego systemu, że wszyscy na przykład, co są niewidomi, tak jak ja, mam ślepotę obuoczną, tak to się nazywa, 0,4 i wszyscy niewidomi mają taką samą. I takie same mamy niezdolne do samodzielnej egzystencji. No kurczę, pracuję, wychowuję syna, podróżuję, wszystko robię. I ja nie chcę mieć tego niezdolny do samodzielnej egzystencji. Oni mi to z urzędu rzucają. I teraz zobacz. Ja wymagam innego wsparcia, czyli powinni oceniać funkcjonalność, a innego osoba też niewidoma, z takim samym orzeczeniem, z taką samą jednostką chorobową, ale na przykład,
która nie została zrehabilitowana, ponieważ mieszka gdzieś w cieniu dolnym, gdzie nie ma infrastruktury, gdzie albo rodzice w mieście zapomnieli o tej takiej rehabilitacji, no i ona wymaga większej potrzeby. I wtedy tutaj się wdraża super sprawa, jak umieść asystent. Asystent, nie opiekun, tylko asystent, i ten asystent wspiera tą osobę. Czyli pomaga się gdzieś dostać do urzędu, pomaga załatwić jakieś sprawy. I na to są pieniądze w budżecie. Nie ubezwłasnowalniać tych osób, tylko właśnie asystentura. Asystentura społeczna i traktować wszystkich równo, ale funkcjonalność jest podstawą w orzekaniu. U nas niestety nie wiem, kiedy to się zmieni, czy to się w ogóle kiedykolwiek zmieni. Bo z tego, co słyszę, to część osób też niewidomych na przykład, mówię o takim środowisku osób niewidomych, nie będzie chciała funkcjonalności, bo jeszcze ktoś stwierdzi, że są bardziej zrehabilitowani, niż oni chcieliby powiedzieć, i dostaną mniejsze na przykład zasiłki, prawda? Czy też mniejsze wsparcie. I, no i to jest duży problem, żeby właśnie jednak stawiać na taką odpowiedzialność społeczną, że kurczę, nie potrzebuję, to nie biorę, a nie dają, to wezmę, wszystko zabiorę, prawda? Niestety mamy też taką część środowiska rodziców, opiekunów, którzy uważają, że na przykład takim wyznacznikiem godności osoby z niepełnosprawnością jest podwyższenie renty socjalnej. A to jest po prostu... No właśnie, ale... Tak. Tylko nie wiem, czy słyszałeś wypowiedź pani poseł. Jej syn jest w Radzie Miasta i ona mówi, że no, niepełnosprawny jest tam, jest dwójką asystentów uspołeczniać się, bo to nie jest praca. No to skoro to nie jest praca, to dlaczego on pracuje w Urzędzie Miasta, nie w Zakładzie Pracy Chronionej? To jest jedno. To już tak trochę personalnie, tylko no właśnie, żeby pokazać, no uspołecznienie. Jak pójdę do pracy, ja się będę uspołeczniał w pracy, albo miałem większość pracodawców, jak już zatrudniłem na otwartym rynku pracy takiego osobę z niepełnosprawnością, więc i by ktoś powiedział, że on się uspołecznia, nie pracuje, no taki pracodawca od razu zrezygnuje z takiej osoby. Myślę, że tą wypowiedzią bardzo dużą krzywdę posłanka zrobiła środowisku. Przepraszam bardzo, uspołecznianie się nie jest pracą? Też jest praca, tylko że tutaj, że nie wykonuje swoich zadań pracowniczych, tylko że się uspołecznia, wiesz, że to dla niego jest sama rehabilitacja bez pracy, ona to miała na myśli. Ale praca jest najbardziej uspołecznianiem się też, bo to wszystko jest połączone. I teraz zobacz ta funkcjonalność. Ty inaczej funkcjonujesz, inaczej ktoś inny funkcjonuje, jeszcze inaczej ktoś inny. Więc jakbyśmy oceniali funkcjonalność, no to wtedy pracodawcy też nie baliby się zatrudniać takich osób. A jeżeli, tak jak z tą rentą socjalną, osoba z niepełnosprawnością, która do końca nauki nabyła niepełnosprawność lub do 18 roku życia ma rentę socjalną, a co z osobami powypadkowymi, które są w stanie na przykład wegetatywnym? Jak osoba już ma rentę wypadkową, jej renta nie zostanie podwyższona. Co z osobami, które nabyły niepełnosprawność po 18 roku życia lub po ukończeniu edukacji? Jej nie zostanie podwyższona. I argumentem tego środowiska jest to, a bo my mamy ciężko, a jak chcecie, to wywalczcie o swoje. No nie, bo albo wypracujemy system, który będzie sprawiedliwy społecznie, zgodny z konstytucją, że wszyscy będziemy równo traktowani, albo... na innej opcji nie ma, tylko jest jedna droga, żeby wypracować taki system. I to jest takie klasyfikowanie wtedy, prawda? Tak, dokładnie. Dokładnie. Że no, nie ma. Ty masz, ja nie mam. Taki... Mi dali, tobie nie dali. Dobrze, że mi dali, to ja wezmę, a ty sobie radź, prawda? Mnie na przykład zawsze doprowadzało do szału, kiedy słyszałem niejednokrotnie, inni mają gorzej. Właśnie to jest tak, żeby porównywać, że inni mają gorzej, inni mają lepiej. Nie, bo nie możemy się porównywać, bo zawsze będą lepsi i gorsi od nas, zawsze. I możemy się stać albo próżni, albo będziemy zgorzkniali. I że ktoś ma lepiej. Niech ludzie patrzą właśnie na siebie. Ja, Sebastian, ja, Tobiasz, ja, Marcel, ja, Michalina. A nie on, oni, ono, tylko ja. Patrzmy na siebie, na to, co my możemy. Dlatego też nie porównujmy się do innych, bo jak ktoś mówi, że zobacz, on może to i ty możesz, nie. Bo ten ktoś ma inne doświadczenia, ma inny charakter. Może być mniej odważny, albo bardziej odważny. Może ktoś być mniej spontaniczny, bardziej spontaniczny. Ktoś bardziej ekstrawertykiem, ktoś introwertykiem.
wpływ ma na rehabilitację bardzo wiele czynników. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele. Tak więc ta funkcjonalność to jest podstawa, bo każdy z nas jest inny. Każdy. Też inny charakterologicznie, inny osobowościowo. Każdy ma jakieś ułomności. I żeby brać to wszystko pod uwagę, a nie to, że wszystkich tak do jednego wora, albo mówienie, zobacz, on to ma gorzej, bo no dobra, ja tylko nie widzę, ale taki głucho niewidomy to ma przerąbane, albo taki na wózku to ma przerąbane, albo głuchy ma przerąbane. Proszę, to ostatnio kolega zapytał na Instagramie, takie pytanie zadał, że kiedyś rozmawialiśmy razem, byliśmy na kampus w przyszłości i rozmawialiśmy właśnie, i on jest głuchy. I rozmawialiśmy o tym, że on mnie, czy lepiej nie widzieć, czy nie słyszeć. Ja mu powiedziałem, że ja wolę nie widzieć, bo ja mogę sobie normalnie rozmawiać, pójść do klubu, pogadać, mogę sobie z dziewczyną pogadać, mogę sobie poderwać dziewczynę, mogę sobie pójść, wiesz, normalnie komunikatywnie się rozmawiać ze swoim synem, z ludźmi. No a osoba taka głucha od urodzenia, mówimy o takiej głuchej, głuchej już totalnie, no to ma już to utrudnione, prawda? Bo polski język migowy, system języka migowego są to języki obce. Więc takie zdanie wielokrotnie złożone, gdzie jest dużo synonimów, może być niezrozumiałe dla takiej osoby. I ja mówię, że ja wolę nie widzieć. On mówi, że on sobie nie wyobraża nie widzieć. I ten, no bo widzisz, każdy patrzy ze swojej perspektywy, więc nie można mówić, że ja mam gorzej, ja mam lepiej, prawda? No bo zacznijmy żyć właśnie to, co powiedziałem na początku, swoim życiem, a nie życiem innych ludzi. A w jaki sposób obsługujesz telefon, na przykład media społecznościowe? A to mam voiceovera w telefonie i w zegarku, a w komputerze mam NVDA, bo mam Windowsa, a w telefonie używam iPhone'a, tam jest voiceover i to jest systemowe rozwiązanie i mi wszystko czyta, wiesz? I jak dwa razy tapnę, dopiero wchodzę w interakcję. Jak raz dotknę, to mi czyta dany element, a jak dwa razy to wchodzę w interakcję, się gesty zmieniają po prostu. To można bardzo prosto włączyć. Trzy razy z boku się naciska przycisk power i się wtedy załącza taki system. Albo wystarczy do komputera podłączyć i wtedy włączyć voiceovera. Już samodzielnie jesteśmy w stanie skonfigurować telefon, zegar i wszystko. Dlatego są to najlepiej dostosowane urządzenia. Właśnie ta dostępność cyfrowa też jest bardzo ważna, ponieważ to są potencjalni klienci. W Polsce jest tam, nie pamiętam ile, ale z powyżej dysfunkcją wzroku ponad 1 000 000 osób, takich niewidomych około 40 tysięcy. To jest z orzeczeniem, około ponad 1 000 000 to jest osób z dysfunkcją wzroku, taką poważną, utrudniającą funkcjonowanie. To są potencjalni klienci. Ci klienci pójdą do banku, który jest dostępny. Ci klienci wybiorą produkt ze sklepu, który jest dostępny. Ale o tej dostępności tak wszyscy dużo mówią, i rząd, i wszyscy. I na przykład jak były wybory, no to piękny przykład takiej totalnej ignorancji naszej władzy, ponieważ strona komisji wyborczej, gdzie są okręgi, kandydaci w okręgach, była niedostępna. Był okręg na przykład 18, a później ktoś tam zdjęcie wrzucił z listą, no i to już było nieczytelne, a wystarczyło tekst alternatywny wrzucić i to podpisać. I czyli jest ustawa, która zobowiązuje podmioty publiczne do dostępności, ale nie ma żadnych sankcji, jeżeli to jest niedostępne. No i tak to niestety działa i to jest bardzo przykre. Mam nadzieję, że coś się zmieni w tej materii, ponieważ chcemy mieć pełen dostęp, tak samo jak i każdy inny, no konstytucja nam to gwarantuje, dostęp do informacji, prawda? A tak jesteśmy ograniczeni, to nie są te czasy, że był artykuł w kodeksie cywilnym, że osoby z niepełnosprawnością wzroku traktowane są jako analfabeci, że nie mógł nic w urzędzie załatwić, tylko musiał u notariusza brać pełnomocnictwa, prawda? Druga osoba, trzecia osoba. I wiesz, ten, a tutaj teraz możemy pójść samodzielnie podpisać się, złożyć podpis, zapoznać się z dokumentacją. Są wypracowane właśnie, jak to się robi. Po pierwsze mogę sam przeczytać przy użyciu telefonu, ale czy to jest skanerka, ale też jest tak, że wtedy przychodzi urzędnik, idę na przykład do banku, chcę umowę kredytową zawrzeć, no i potrzebuję, żeby mi tą umowę ktoś przeczytał. No albo ja mogę z kimś przyjść i ktoś mi przeczyta i urzędnik, żeby miał pewność, czyli taki powiedzmy w banku urzędnik, woła swojego przełożonego i ten przełożony też przychodzi i przy nim to odczytuje, żeby później nie było, że on mi czegoś nie przeczytał. I obydwoje składają podpis wtedy i ja skoro podpiszę, zostało mi to odczytane i wszystko się zgadza. I w ten sposób to jest rozwiązane. Pamiętam, jak poszedłem kiedyś kartę do NFZ-u wyrabiać, taką międzynarodową, ubezpieczeniową i pani mówi, to tam ja panią woźmę, poproszę, to panu wypełni. Ja mówię, no chyba pani żartuje, przecież to są moje dane wrażliwe, pani jest urzędniczką, to pani może mi wypełnić, a nie mi będzie obca kobieta wypełniać, która nie jest urzędniczką, prawda? Pani i tak ma dostęp do tych moich danych, ona mówi, że nie może.
Ja mówię, no to ja nie wiem, jak pani to rozwiąże. No i w końcu się przyszła tam pani kierownik i wypełniły mi to we dwie, prawda? I złożyły podpis. Czyli no można, tylko też trzeba być asertywnym, trzeba walczyć o te swoje prawa, a nie wkłaść, wiesz, uszy po sobie i okej, dobra, jestem nieszczęśliwy, niewidomy, prawda? Tylko trzeba właśnie, bo dzięki temu właśnie zmieniamy, taka emancypacja. Trzeba egzekwować też swoje potrzeby, prawda? Tak, i prawa. Tak jak kiedyś pamiętam, to było w 2013 roku, nie wpuścili mnie z psem do restauracji. W 2011 byłem jeszcze z jedną koleżanką z psem i z kolegą niewidomym. To głośna sprawa, tym się zajął Rzecznik Praw Osób z Niepełnosprawnością. I no, wyszliśmy z Tok FM-u, wtedy jeszcze taka sytuacja, że byliśmy w Tok FM-ie i opowiadałem, jak to super jest w Polsce osobom niewidomym z psami przewodnikami. I wyszliśmy dosłownie 10 minut dalej, 15. Przyszliśmy do restauracji, nie chcieli nas puścić, bo psy pogryzą dzieci, bo jest brunch. I później właśnie dużo osób ze środowiska osób niewidomych mówi, o, to nie można było pójść do innej restauracji. Oczywiście, że można było i poszliśmy. Tylko gdybyśmy to zostawili bez konsekwencji, no to później ten ktoś mógłby odmawiać innemu też wejście, prawda? Albo inny mógłby odmówić, to co, jeżeli mi w jednej odmówią, możemy iść do drugiej, dobra, pójdę do drugiej, w drugiej mi odmówią, pójdę do trzeciej, w trzeciej mi odmówią. Kurczę, no to jest segregacja, jakby nie było. To nie jest moja fanaberia, że ja sobie idę z psem do restauracji, tylko to jest moje niezbywalne prawo zapisane w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, że mam dostęp do wszystkich usług, tych usług gastronomicznych. Wyłączone są tylko miejsca kultu, ale Episkopat Polski wydał zarządzenie na przykład, że psy mogą uczestniczyć we mszy świętej. Oczywiście nie mogą przystępować do spowiedzi, ale we mszy mogą uczestniczyć. Także też taki ukłon w stosunku do osób z niepełnosprawnością wzroku, czy też osób poruszających się z psami asystującymi, bo to może być pies serwisowy na wózku, może być to medical dog, surdo dog, pies dla głuchych, czy też pies, który wyczuwa spadek cukru, czy też podwyższenie cukru, czy też ataki epilepsji. I wszystkie są wpisane pod jednym hasłem pies asystujący. I mój pies jest bardzo grzeczny w takiej restauracji, leży pod stołem, nikogo nie zaczepia. No niestety czasem się zdarza, że jeszcze do tej pory mówią, że z psem nie można, ale jakże się tłumaczy, że ja mogę, ponieważ jest to pies asystujący i że ja nie odpuszczę, i wtedy zmieniają zdanie i mnie wpuszczają. A gdyby tak każdy niewidomy kłak tu uszy po sobie i wychodził, i no i oczywiście mógłbym nagrać też filmik, że na przykład no, nie wpuścili mnie do tej restauracji, mógłbym biegać po restauracjach i mówić, że mnie wpuszczą gdzie nie. Tylko że to też nie o to chodzi, żeby pokazywać, że wiesz, tak jest źle, bo nie jest źle, jest coraz lepiej. Myślę, edukować. Oczywiście, jeżeli ktoś jest chamski, jest agresywny, to jak najbardziej trzeba to nagłaśniać. Jak najbardziej, żeby takiej osobie pokazać, że nie jesteśmy, że nie można tak traktować innych osób. A niestety media, no to jest teraz główna władza w Polsce, prawda? Jak to się mówi, że to czwarta władza. Media czwarta władza. Tak, kiedyś była czwarta, teraz myślę, że już przeskoczyli wyżej, wiesz? I ten, bo są w stanie człowieka zniszczyć i wywyższyć. Tak. Więc, ale teraz najgorsze jest to, że do tych mediów, typu różne social media, mają dostęp osoby, które są nieodpowiedzialne i od uznawania czyjejś winy, niewiny jest sąd, prokurator sąd, a nie ludzie w mediach. Wiesz, ludzie w mediach, którzy przez to stygmatyzują na przykład rodziny tych osób. Nawet jeżeli ktoś dokona przestępstwo, to od tego jest policja, prokurator i sąd. A nie od tego, żeby wymierzać mu sprawiedliwość w mediach. I jeżeli ktoś źle postępuje, oczywiście musi ponieść konsekwencje. Ale często stygmatyzuje się też rodzinę. Dzieci, żonę, bliskich, przyjaciół, znajomych takich osób. No i niestety to jest bardzo często. I uważam, że takie zachowania są negatywne. Bo jeżeli ktoś ma wiedzę o jakimś przestępstwie, to powinien poinformować prokuraturę, a nie zrobić z tego show i jeszcze ściągać tam te donaty czy te inne, żeby kasę na tym zarabiać. Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że teraz dużo takich malwersacji, dużo takich przekrętów wychodzi na jaw. Nie wiem, czy słyszysz to, że ktoś tam... Ale jakich? Był inwigilowany Pegasusem, ktoś tam był, prawda, śledzony nielegalnie, ktoś tam... No, różne rzeczy wychodzą, nieprawdopodobne.
Tak, ale to mówimy teraz o polityce, a ja teraz mówiłem o takich rzeczach jak na TikToku, różne tam Tak, afery, ktoś komuś wykręca z takich, wiesz, wiem, celebrytów tych wiem. i gdzie ci ludzie są po prostu później stygmatyzowani, ich rodziny są stygmatyzowane. I tak jak powiedziałem, od oceny dowodów jest prokurator i sąd, od łapania przestępców jest policja, a nie internetowi szeryfi, prawda, którzy mogą komuś zniszczyć życie. I kiedyś był taki, no, i czyli takich rzeczy jest bardzo, bardzo dużo, więc należy o tym pamiętać też, żeby nie skrzywdzić kogoś, chcąc zrobić sobie dobrze albo zarobić. Dużo też jest, nie wiem, czy słyszałeś ostatnio, pani jedna brała na przykład fundację, założyła, no, robiła tam zbiórki, 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 zbiórki i się okazało, że to już ma postawione zarzuty, wszystko, ten, no, i zmalwersowała 500 tysięcy złotych. I wszystko poszło, wiesz, i ten, a później O tym było w ludzie nie chcą mediach pomagać. chyba też. Słucham? O tym było w mediach chyba też. Też właśnie w mediach, a później ludzie nie chcą pomagać, bo są takie osoby, które oszukują, tak jak ten chłopak z Krakowa, co tam i Robert Lewandowski wpłacili, i Ania Lewandowska wpłacili tam 500 000 zł na leczenie chłopca, który w ogóle nie istniał, się okazało. I uważam, że takie sytuacje przez sąd powinny być bardzo mocno karane, nie w zawieszeniu, tylko ponieważ też później ludzie nie chcą pomagać, bo nie mają wiary w to pomaganie. A jeżeli już pomagać, no to naprawdę na zaufane jakieś zbiórki i takie rzeczy przez organizacje pozarządowe, gdzie te zbiórki są sprawdzone, są rozliczane wszystkie, że to poszło na tą rehabilitację, na to leczenie, a nie na wyjazd na A Karaibę, nie prawda? uważasz, że jest jeszcze taka forma pomocy, wsparcia, taka nienamacalna, w sensie nie tylko w postaci pieniędzy, ale poprzez obecność na przykład, poprzez obcowanie z tym człowiekiem? Tak, to jest bardzo ważne. Ja się powiem, poznałem przez gościa takiego fajnego fryzjera, Daniela, którego serdecznie pozdrawiam, jak nas słucha. I on na przykład z fundacją jest taki, no, bardzo fajnie strzyże, bardzo dobrze strzyże, Tak. w dobrym salonie pracuje w Warszawie, a on ma czas, nie wiem, czy teraz jeszcze to robi, ale na przykład z taką fundacją, że seniorów strzyga. Chodził do seniorów i strzygł. I on właśnie opowiadał taką historię bardzo przykrą, że pani była i jej chodziło nie o to, żeby on jej włosy pielęgnował, tylko żeby on przy niej był. Jej pies umierał, dzieci nie mogły przyjechać albo nie chciały i ona była samotna. I ona potrzebowała, Tak. żeby ktoś przyszedł i z nią porozmawiał. Rozejrzyjmy się dookoła, zobaczmy, ile samotnych ludzi mamy. I wystarczy pójść, porozmawiać, pomóc te zakupy zrobić, pójść razem na zakupy. Zapytać się, to ja może z panią podjadę do tego Lidla, pojechać samochodem i tak jedziemy. Ile tego paliwa stracimy? Poświęcimy coś, co mamy najcenniejsze, nasz czas. Ja mówię, nie pieniądze, tylko czas jest najcenniejszy. Teraz w piątek właśnie idziemy z Gosią na oddział psychiatrii dziecięcej do szpitala na Banacha, tam prowadzić warsztaty. Robimy to oczywiście pro bono. Teraz będę jechał do Poznania też na oddziale psychiatrii. Też będziemy w maju, będę tam pani dzisiaj właśnie rozmawiałem z nią. Też to takie w ogóle na oddziale szpitala klinicznego, tam jest bardzo dużo oddziałów. Będę prowadził warsztaty dla dzieci. Są w życiu rzeczy, które warto i się nie opłaca, ale są rzeczy, które się opłaca i nie warto. I na przykład nie opłaca mi się finansowo jechać do Poznania, nocować tam, prowadzić warsztaty, ale warto. Warto, bo daje coś, co ja mam najcenniejsze. A dla mnie najcenniejszą wartością teraz, tak, o, to jest mój czas. I uważam, że to jest poświęcanie tego czasu jest bardzo ważne. Ostatnio taka piękna historia. Pojechałem do Krakowa. Miałem jechać tam na warsztaty. I dosłownie 3 dni wcześniej pani do mnie pisze, czy mógłbym wpaść do domu dziecka. Że chciałaby, żebym przyjechał, bo mnie gdzieś tam na TikToku wyczaiła, wie, że takie warsztaty robię. Mówię, że jasno. Ona się pyta, ile to będzie kosztować. U nas z własnej kieszeni to pokryje. Ja mówię, no to kosztuje majątek, dużo pieniędzy, musiałaby pani wziąć pożyczkę z prowidenta. Mówię, że przyjadę za darmo. I przy okazji pojechałem, mówię, w życiu nie ma przypadków. Nie mogłem te dzieciaki odwiedzić i to było coś pięknego. I bardzo mnie wzruszyła historia chłopca, który mówi, że chciałby być psem, bo ktoś by go pokochał. Wiesz, i to mnie tak rozwaliło wtedy. I sobie pomyślałem, kurczę, jak my nie doceniamy tego, co mamy. Ludzie nie potrafią cieszyć się z rzeczy małych. Mówię, ludzie, bo mnie, wiesz co mnie jara? Wymieniłem sobie drzwi w domu. Przepraszam i wiesz, cię. No. Przepraszam cię, a nie zauważyłeś takiego zjawiska, jakiegoś takiego społecznego, że łatwiej jest ludziom wyrazić
wyrazić uczucia w stosunku do zwierząt niż do ludzi? Że bardziej ludzie ufają zwierzętom niż ludziom? Ale to jest normalne, ponieważ humanizujemy zwierzęta, co jest bardzo złe, bo to nie jest człowiek, tylko to jest na przykład pies, kot i on chce być psem, kotem, koniem, on nie chce być człowiekiem. A my przelewamy na nich instynkty jakieś rodzicielskie. Oczywiście, masz rację, zgadzam się z tym. Co do zaufania, ja na przykład ufam swojemu psu, jak mnie prowadzi. Może popełnić błąd, oczywiście, więc muszę go kontrolować, ale ja mu bardzo ufam, tylko to jest coś innego, bo my pracujemy razem. A ludzie trochę tak lubią, no bo tak, no bo pies jest wierny, takie zwierzę jest wierne, nigdzie nie pójdzie. I to chyba stąd się bierze, wiesz, nie pyskuje, nie ma złych dni, no. Można się do niego przytulić, można z nim sobie pogadać, on nas wysłucha, nie będzie nam przerywał. Nie będzie pyskował, prawda? Tak, dokładnie, głowa go nie będzie boleć, nie powie cicho bądź, prawda? To właśnie to stąd się właśnie bierze, wiesz? Że ludzie właśnie tak uczłowieczają, humanizują zwierzęta. Ale tak samo sobie można z pluszakiem pogadać, prawda? Ktoś inny może z Bogiem sobie gadać, jak jest wierzący, prawda? I to też nic złego. I to jest jego wybór, prawda? Ja zawsze powtarzam, mnie nie interesuje, w co kto wierzy, z kim sypia, jak wygląda, jaki kolor skóry ma, jaki ma status materialny. Mnie interesuje tylko, jakim jest człowiekiem. Jak jest dobrym człowiekiem, to się z nim zaprzyjaźnia. A jak będzie złym, to bez względu na to, w co będzie wierzył, co będzie nie mówił, to się nie zaprzyjaźnia. I taką maksymę jakiś czas temu usłyszałem bardzo fajną, że bardziej święte są ręce, które pomagają, niż usta, które się modlą. Bo usta są pełne. Otóż to. Ludzie często mówią, ja to bym zrobił to, wszystko. No to stań, to zrób, idź, zrób. Ja pamiętam sytuację, jak z fundacją Daj Herbatę, miałem urodzinę, właśnie napisałem posta, że tam rzeczy będziemy robić na te urodziny właśnie dla osób w kryzysie bezdomności i po centralnym wydawać, właśnie z fundacją. I taki zaprzyjaźniona restauracja dała nam całą kuchnię, mogliśmy naleśniki tam smażyć, pojechaliśmy z przyjaciółmi właśnie, z synem, z dziewczyną, z przyjaciółmi, porobiliśmy te naleśniki. Dużo osób przyjechało, też porobiło, przywiozło swoje rzeczy i później rozdaliśmy to ponad 200 osób w kryzysie bezdomności, później mi 100 lat zaśpiewało, wiesz. To były przepiękne urodziny. I to było szczere, a nie tak, że przyjść poklepać po plecach, super, prawda? Większość osób, które tak, wiesz, tak. Ktoś do mnie dzwoni i mówi po roku czasu i się pyta, Sebastian, co u ciebie słychać? A ja zawsze mówię, a co ty chcesz ode mnie? No przez rok czasu cię nie interesowało, skoro pytasz, co u mnie słychać, a tak naprawdę nic go nie interesuje, co u mnie słychać. A wystarczy, że napiszesz na Facebooku, napisz sobie, że a do dupy to życie. To już wszyscy będą do ciebie pisać, o co chodzi, co się stało. I oni nie chcą ci pomóc. Nie, w większości nie chcą. Oni chcą zaspokoić swoją ciekawość, co cię złego spotkało. Prawda? I to jest przykre. Dlatego mówię, no, trzeba się cieszyć tym, co mamy. Trzeba pokazywać taką pozytywną stronę naszego życia. Nie tak upiększać, wiesz, że jak rodzicielstwo pachnące fiołkami. Rodzicielstwo to jest ciągła walka o przeżycie każdego dnia. I a nie, że dziecko fiołkami kupę robi, że jest idealnie ubrane, że jest czyściuteńkie. W szkole uczy się na samych szóstkach. Nie, dziecko jest dzieckiem. Ma czasami się ubrudzić, pocierać kolana, ma popełniać błędy. Ma sobie umieć radzić w życiu. Musi hartować swój charakter. Ale chciałem cię jeszcze zapytać o niewidzialną wystawę, bo w pytaniu na śniadanie, jak byłeś, w fajny sposób przedstawiła to Kasia Pakosińska. Niewidzialna wystawa, którą zarządza Małgorzata Szumowska właśnie, to jest taki projekt kulturalno-edukacyjno-społeczny. Jest to projekt, gdzie na godzinę zanurzamy się w buty osoby z niepełnosprawnością wzroku, osoby dokładnie niewidomej, niewidzącej. Ponieważ wchodząc tam jest absolutny brak światła. Czyli jak to mówią ludzie, ciemność. To jest brak światła, nie ma tam żadnego źródła światła. I wchodzimy i zwiedzamy pod okiem przewodnika niewidomego, pociemniałego. No i on się nami opiekuje. I tak naprawdę to on ma tam przewagę,
i są to ludzie, tak jak Gosia zawsze powtarza, którzy mają bardzo duże kompetencje interpersonalne. Każdy przewodnik to jest inna historia. Każdy przewodnik nie pracuje tam dlatego, że jest, ma dysfunkcję wzroku, tylko on pracuje, bo się nadaje do tej pracy. Potrafi zadbać o grupę, ma historię. I tak jak Gosia zawsze mówi, on nie interesuje, jakąś tą szkołę skończył. Interesuje ją, jakim jest człowiekiem, jak sobie w tym poradzi, z tą grupą. I mamy bardzo duże takie kwalifikacje edukatorskie i taka grupa wchodzi, powiedzmy, 8-osobowa i przewodnik oprowadza, bo do 8 osób są grupy, co 15 minut chodzą i godzinę czasu przemieszczamy się w różnych przestrzeniach symulujących przestrzeń codzienną. Mamy, powiem tylko o 2 rzeczach, jest na przykład mieszkanie, a później już jest bardziej hardcore wobec ulicy. Nie mówię, co tam jest, a dalszych już nie będę mówił, co tam jest, bo to jest tajemnica. Nikomu nie można mówić, co tam w ogóle w środku jest. I wtedy się przemieszczamy. Wszystko odbyło się w bezpiecznej formie. I wtedy też po pierwsze zaczynamy rozumieć, że mamy też pozostałe zmysły, bo te zmysły się momentalnie wyostrzają. Kora wzrokowa przyjmuje funkcję innych zmysłów, ale też jesteśmy w stanie się wczuć w tą godzinę, przez tą godzinę w sytuacji osoby niewidomej. Może bardziej ociemniałej, ponieważ wiadomo, że ta osoba wyjdzie i będzie z powrotem widzieć. I dla niektórych naprawdę jest to duże takie przeżycie, że to przejdą i każdy ma prawo do swoich emocji oczywiście. Czasami ktoś się popłacze, czasami ktoś się boi i od tego jest przewodnik, żeby wspierać. I przyjeżdżają do nas grupy z całej Polski, to Gosia wie lepiej, ile tam już było osób, ale myślę, że ponad 1 000 000 może było przez 11 lat, raczej na pewno. I jest to naprawdę bardzo super przedsięwzięcie, bo też uwrażliwia. Uwrażliwia na potrzeby. Przewodnik też opowiada, jakie mamy możliwości, jakie ograniczenia, jak pomagać na ulicy, jak się komunikować, jak używać alfabetu Braille'a. Co to jest alfabet Braille'a? Że nie język, tylko alfabet, różne tam gadżety wspierające i też telefony udźwiękowione, detektory kolorów, czujnik poziomu cieczy, żeby pokazać też właśnie tą zupełnie inną perspektywę, bo to nie jest inny świat, bo to jest ten sam świat. Nie można mówić inny świat, świat osób niewidomych, bo to tak jakbyśmy tą osobę wyrzucali poza nawias naszego świata, czyli ją alienujemy, prawda? Mm-hmm. Czy to świat osób z porażeniem mózgowym, świat kobiet, świat mężczyzn. Nie, to jest ten sam świat i wszyscy na nim egzystujemy, tylko każdy z nas ma inną perspektywę. I to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. I ta wystawa właśnie pomaga. Ja polecam to miejsce każdemu z całego serca, tak jak Kaśka właśnie powiedziała, Pokosińska, że wystawa no, paradoksalnie otwiera oczy. To Gosia zawsze mówi. Czy to jest, Sebastian, tak, że utrata wzroku pozwoliła ci zobaczyć świat z innej perspektywy? Oczywiście utrata wzroku pozwoliła mi zobaczyć ten świat głębiej. Nauczyła mnie cieszyć się z małych rzeczy. Jestem teraz na Pomorzu, Kujawsko-Pomorskie. Jak wychodzę z tym na spacer, to ja słyszę ptaki. Wiesz, jak ja się jaram, że tyle ptaków jest? A jak widziałem, nie zwracam na to uwagi. Jak wszystka ta trawa, aż się budzi rano do życia. Wszystko chrzęści, szeleści, te zwierzątka małe, koniki. A gdzie dokładnie jesteś? Ja jestem w miejscowości, gdzie urodził się Kazimierz Wielki w Kowalewo. Kowale, to są Kowale. Aha. I tak, i tutaj jestem. I tutaj w szkole obok w Lublinie prowadzę, w Kujawsko-Pomorskim, warsztaty, a tutaj jesteśmy właśnie w hotelu. I piękne jest to, że właśnie wychodzimy. Tu barżant, puściliśmy do lasu, pies biegał i barżant uciekł z trawy. I ja to wszystko zaczynam dostrzegać, piękno tego świata. Dostrzegam piękno ludzi, bo widzę ich, jacy są w środku, a nie tą otoczkę, że ktoś wymalowany, czy że wiesz, wytatuowany, czy ktoś ma usta zrobione. Mnie to totalnie nie interesuje, ta otoczka. Nie interesuje mnie, wiesz, wygląd zewnętrzny, ponieważ nie widzę. Interesuje mnie ten człowiek w środku, jaki jest. I to jest właśnie fajne, że pokazują mi ludzie, otwierają się przede mną bardziej, no bo nie widzę, to nie oceniam i dużo osób się przy mnie otwiera. Poznaję ten świat dużo taki piękniejszy. Mówiłem, że ja się lubię cieszyć z małych rzeczy. Wiesz, że ja sobie drzwi w domu wymieniłem, takie drewniane, i ja non-stop chodzę i otwieram i zamykam. Mnie to tak jara, że one są takie fajne, drewniane, że są takie szczelne, dźwiękoszczelne, to wszystko. I że ja to wszystko sam. Mnie takie małe rzeczy cieszą, naprawdę. Ja potrafię siedzieć i coś robić takiego, wiesz, małych rzeczy, że ja to sobie sam kupiłem, ja to sam zrobiłem. Ja do czegoś sam doszedłem, gdzieś pojechałem, coś zrobiłem. Warsztaty w szkole, jak prowadzę w całej Polsce. Jestem czasami zmęczony po 8 godzinach,
ale jestem taki szczęśliwy, jak dzieci do mnie podchodzą, mówią, że albo piszą mi w social mediach, że to były najlepsze warsztaty ever. Jak nauczyciele, pedagodzy piszą, że to było najlepsze szkolenie, jakie mogły sobie wymarzyć. I albo malutkie dzieci z przedszkoli przychodzą, mówią, posłucham pana, psy jedzie, pan jest, i płaczą, albo się przytulają, nie odchodź, Sebastian, proszę. I to jest piękne, że można pokazać tą... Chcę, żebyś wiedział, że ja też się teraz uśmiecham, jak to opowiadasz. A to słychać, wiesz, i ostatnio miałem taką grupę, pani mówi, tak, miałem 8 klas w szkole pod Warszawą i pani mówi, że 7 klasa to takie łobuziaki, same chłopaki, znaczy nie same, tylko 4 dziewczyny są, tylko reszta takie chłopaki. 7 klasa, takie dojrzewające, wiesz, takie, że... Są sobie tego ustawy, słuchaj, jak weszli, ja od razu ustalam 3 zasady i takie wojskowy dryk mam, słuchaj, później podchodzili, możemy z panem piątkę zbić, możemy z panem zdjęcie, wiesz, takie fajne i pani mówi, że w szoku była, że te dzieciaki tak słuchały z otwartymi buziami, wiesz, i bo ja tak dynamicznie prowadzę, rozmawiam właśnie o przemocy, o takich rzeczach i co to jest słabość, a co to jest siła i te dzieciaki, kurczę, mega to chłoną i to jest fajne, że później nauczyciel do mnie pisze, że jest pod wielkim wrażeniem, że dzieciaki później dyskutowały z nim o tym. Wiesz, to jest coś pięknego. Że dzieciaki dyskutowały o tym, jak to jest nie widzieć, czy te niepełnosprawności, czy o ocenie ludzi, właśnie, czy też o zrozumieniu, o tych niepełnosprawnościach, o sile w ogóle, że jak się zdobywa siłę właśnie, jak się poprzez wiedzę, że wiedza to jest, kto ma wiedzę, ten rządzi światem, prawda? Ten ma władzę i że ta siła tkwi w głowie i w sercu, że trzeba równoważyć właśnie naszą wiedzę i pomaganie innym, bo dobro zawsze wraca, dobro zawsze się opłaca. Nie możesz coś takiego, że dobro się nie opłaca. Nie. Jak słyszę, że nie opłaca się być dobrym człowiekiem, bo ktoś mnie oszukał, to jeden cię oszukał, ale 10 pomożesz i 9 będzie ci wdzięcznych. A może jednemu przez tą pomoc, choćby nie wiem jak mała była, może uratowałeś życie. I o tym należy pamiętać. Każdemu się należy pomóc i to jest fajne. Ja lubię pomagać i stać mnie na to, żeby pomagać i cieszę się, kiedy mogę coś komuś pomóc, wiesz? I mam z tego mega fan. I uważam, że to do mnie wraca wszystko nie po 2-krotnie, tylko po 10-krotnie. Jestem mega szczęśliwym człowiekiem. I to jest właśnie fajne. I wiem, że jak co by nie mówili, to postępuję dobrze i słusznie. I mam do tego pełne prawo i tak będę robił. Nie obrażając ludzi. A powiedz mi, ile lat ma twój syn? 14 lat ma, taki wiek, wiesz, buntu, ale no, kocham go nad życie, kocham go nad życie. Jak on się odnajdywał w całej sytuacji? Wiesz co, on się urodził po tym, jak ja nie widziałem, prawda? Ja też nigdy nie postępowałem tak, żeby on by służył mi do pomocy, tylko to ja mam jemu zapewnić to, żeby on był dzieckiem. I zawsze o to dbałem też, no i do tej pory dbam. I nie ma w ogóle problemu, że ja nie widzę. Tym bardziej, że ja zawsze pokazywałem, wiesz, że ja mogę. I nawet jego koledzy mówią, jaki fajny pan jest, no nie? Jaki, wiesz, że jestem normalnym facetem dla jego kolegów też. Wiesz, normalnym człowiekiem, normalnym rodzicem. I wręcz fantastycznym, odlotowym rodzicem, no nie? I dzieciaki właśnie, ten Franek nie ma z tym żadnego problemu, wiesz? My gdzieś jedziemy, on ma 14 lat, wiesz, czasem gdzieś może powiedzieć, a bo dziecko się wstydzi tam rodziców czy coś. Słuchaj, my gdzieś jedziemy, ja go trzymam za łokieć normalnie, jak sami jedziemy bez psa i gdzieś lecimy, wiesz? I całkowicie normalnie on do tego podchodzi, nie ma problemu, że jak jesteśmy w hotelu, pójść na basen, do sauny i ten, i takie, wiesz, w takich rzeczach mi na przykład pomóc. No nie wiadomo, że do sauny sam nie pójdę, prawda? Ze względu na to, że no nie wiem, gdzie tam ktoś siedzi, gdzie tam wiesz, trafić, no nie? Pytać się obcych ludzi, jak każdy na golasa lata, prawda? I ten, ale no, a ostatnio poszedłem do sauny i mówię, że życie niewidomego jest pełne niespodzianek, bo zamiast do męskiej to poszedłem do żeńskiej z 4 paniami sam siedziałem. No. Pani... Oczywiście moja dziewczyna powiedziała, że ja nie widzę, że tam siedzę i panie na luzie do tego podeszły. Była sauna beztekstylna, no to tylko się przykryłem, żeby nie świecić klejnotarnie, ale takie życie niewidomego jest pełne niespodzianek, prawda? I no wiadomo, do sauny nie wejdę z laską też, no nie? No bo muszę pójść sam, bo jak wchodzę, to zawsze mówię, przepraszam, bo ja nie widzę, wiesz, po mnie też nie widać, że ja nie widzę, no nie, wiesz. A najlepsze, bo później wychodziłem z tej sauny i mówię do pań,
Przepraszam, bo ja tylko udawałem, że ja nie widzę. Że to się śmiać zaczęło. Ale wiesz co, przepraszam cię, bo musimy powoli kończyć, bo za dobrze. kilkanaście minut kończę program. Jasne. Bym sobie z tobą jeszcze pogadał i pogadał bardzo chętnie, ale chciałem ci powiedzieć tak jako puentę, że ty powiedziałeś w trakcie rozmowy jedną bardzo ważną rzecz, która mogłaby być puentą tej rozmowy, że ty po prostu lubisz siebie. Uwierz mi, dzisiaj powiedzenie i przyznanie się do tego, że lubisz siebie, jest naprawdę rzadkością. Bo zobacz, ile mamy w świecie ludzi, którzy nie lubią siebie, którzy czują się niewartościowi, niedowartościowani i często dowartościowują się czyimś kosztem. Tak, bo patrzą na innych przez pryzmat własnych niedoskonałości. Ale jeżeli siebie polubimy, to wtedy tylko będziemy w stanie lubić innych ludzi. Jeżeli siebie zaczniemy szanować, tylko wtedy zaczniemy szanować innych ludzi. Trzeba zacząć od siebie, polubić siebie takim, jakim jestem. Wysoki, niski, bez nóg, bez rąk, bez oczu, nieważne. Nieważne, dobry z matmy, dobry z polskiego, to jest nieważne. Ważne, że ja jestem i siebie lubię. I poznaję swoje ograniczenia, ale żeby siebie polubić, trzeba poznać swoje ograniczenia. Bo to jest bardzo ważne. No. Sebastian, bardzo ci serdecznie dziękuję za ten czas, za tą rozmowę. Ta rozmowa była na żywo, ale chcę powiedzieć, że wszystko się zarejestrowało i tej rozmowy będzie można także posłuchać na YouTubie. Bardzo ci serdecznie dziękuję, Sebastian. Ja też bardzo dziękuję tobie i mam nadzieję do zobaczenia, że się spotkamy i będzie okazja porozmawiać na żywo. Ja też mam taką nadzieję, dużą wiarę w to. Proszę, nie rozłączaj się ze mną i jeszcze pozwolę sobie z tobą zdjęcie zrobić i umieścić w mediach społecznościowych. Dobrze, jak najbardziej. Bardzo mam ci nadzieję, dziękuję. Że dobrze wyglądam. Za chwilkę do ciebie wracam, tylko zapowiem muzykę. Dobrze. Naszym gościem był Sebastian Grzywacz, a ja zostawiam was z muzyką Kombi.